Dzień dobry, witam Was, baranki, w czytaniu Czego nie wiesz, co jest ukryte. Zobaczmy, tak, karty już potasowałam, zobaczmy w takim układzie, czego nie wiecie, co jest przed Wami ukryte, tak gdzieś powiedzmy do połowy lutego, tak? Taki sobie dajmy okres czasu. Dobrze, czyli czego nie wiecie? Czego nie wiecie, co jest przed Wami ukryte, baranki? Zobaczmy, co karty pokazują. Trójka kielichów i karta siły. Może być tak, że nie wiecie o tym, że nie wiecie o jakiejś, o tym, że ktoś się z czegoś cieszy, że ktoś nie informuje was o czymś, co mu się udało osiągnąć. Więc może być tak, że po prostu ktoś nie chce, byście się dowiedzieli o tym, że na przykład zdał jakiś egzamin, że dostał podwyżkę, że udało mu się załatwić jakąś trudną sprawę, że na przykład, no właśnie, jakieś stanowisko być może ktoś objął, może ktoś się dogadał na przykład z szefem w sprawach służbowych i z tego się cieszy, nie chce, żebyście się o tym dowiedzieli. Może być tak, że po prostu nie wiecie o jakichś właśnie radosnych zdarzeniach, być może wśród znajomych, wśród rodziny, o tym, że udało się coś im zrealizować, czyli tym znajomym, czy też członkom rodziny waszej na przykład, tak? Czyli coś radosnego bym powiedziała, coś szczęśliwego, coś, co jest, co świętować, ale ktoś to ukrywa z jakichś powodów przed wami i nie chce, byście się o tym dowiedzieli. Czyli tak jak powiedziałam na początku, to mogą być takie właśnie sytuacje. Co jeszcze? Co jeszcze jest przed wami ukrywane? O czym nie wiecie jeszcze? Nie wiecie o czym, o tym, że ktoś może odczuwać jakąś pustkę. Ktoś może robić dobrą minę do złej gry, ale nie pokazuje wam, że, no, że jest mu, że czuje się osamotniony na przykład, że czuje się opuszczony. Być może jest to jakaś osoba, no, w waszym kręgu, ktoś znajomy. Może być tak, że ktoś, kto na przykład przeszedł na emeryturę i czuje się na przykład samotny. Być może to jest osoba, która jest po prostu na emeryturze i odczuwa samotność, ale nie powie wam tego. Może być tak, że po prostu ktoś ogólnie, kto dobrze się czuje w swoim towarzystwie, no właśnie, tak jak mówiłam, odczuwa jakąś pustkę, potrzebuje. No właśnie, skoro odczuwa pustkę, to znaczy, że potrzebuje jakiejś atencji, potrzebuje jakiegoś kontaktu, ale nie zrobi kroku do przodu, nie poinformuje was o tym, więc myślę, że o tym możecie nie wiedzieć. To może być ktoś z waszego otoczenia i to może być osoba dobrze sytuowana, może być to osoba, no właśnie. Może być też tak, że po prostu ktoś. Cały czas tutaj mam tą pustkę, samotność, więc ktoś z waszego kręgu znajomych, no, ukrywa ogólnie rzecz biorąc to, że no, czuje się sam, że być może jest sam, być może został opuszczony przez kogoś, ale na razie tego nie ujawnia i raczej ukrywa to z jakichś tam powodów, tak? Więc takie sytuacje mogą mieć miejsce. Dziękuję. Dzień dobry, witam Was, byczki, w czytaniu Czego nie wiesz, co jest ukryte przed Tobą. Zobaczmy w takim układzie odpowiedzi na te pytania. Jeśli chodzi o zakres czasowy, to umówmy się, że jest to tak do połowy lutego. No dobra, zobaczmy, o czym nie wiecie, co jest ukrywane przed Wami. Osiem mieczy, as buław. Boże, as kielichów, przepraszam. Pomyślałam o buławach. Jeśli chodzi o to, o czym nie wiecie, co jest przed wami ukrywane, no właśnie, to jest ukrywane
jakaś relacja. Jakaś relacja, jakaś być może coś, co miało szansę się rozwinąć, ale tak się nie stało. Ktoś zablokował, ktoś zablokował jakąś szansę na coś. Pytanie, czy ta szansa dotyczyła Was na przykład? Czyli mogło być tak, że po prostu, no właśnie, mieliście kogoś poznać, czy nawet kogoś poznaliście, może faktycznie mogło się to przerodzić w coś więcej, ale ktoś tutaj zablokował tą szansę, tą okazję, tą możliwość. Tak jakby ktoś nie chciał, aby ta szansa się rozwinęła na tej zasadzie, czyli na przykład nie rozwinę, na przykład jest ukryte to, że ktoś zastopował jakąś relację, jakąś znajomość, jakąś przyjaźń. Także tak można powiedzieć, no właśnie, że to tak jakby stanęło, utknęło w miejscu. No ciekawe. Ktoś nie rozwija swoich pasji. Być może mówi, że rozwija, ale nie. Tutaj karty pokazują, że nie rozwija. Co jeszcze może być przed wami ukrywane? Papież i rycerz mieczy. Jakieś ważne decyzje. To mogą być decyzje dotyczące rodziny. Tutaj też mogły być decyzje jakieś bardzo ważne dotyczące relacji, związków, być może w rodzinie na przykład. Mogły dotyczyć Was, to mogło, ale mogło faktycznie dotyczyć jakichś członków Waszej rodziny. Tutaj też jest pokazane, że właśnie ukrywanie jakichś ważnych, bym powiedziała, ważnych działań, ważnych rozmów, i one mogą być w obrębie rodziny, w obrębie znajomych. To może być tak, że ktoś mógł podjąć jakieś decyzje, też o czym nie wiecie, na przykład w pracy, jakieś decyzje bardzo ważne, gwałtowne, nagłe, no takie nieprzewidywalne, i też o tym nie wiecie po prostu, czy jakieś decyzje zostały podjęte. One mogą dotyczyć rodziny, mogą dotyczyć faktycznie pracy, mogą dotyczyć szkoły. Ktoś mógł na przykład przerwać szkołę, studia, kurs. Ktoś mógł coś zacząć również, na przykład gwałtownie, nagle, znienacka, nie mówiąc nikomu, tak? Też mogło tak być. Więc też o tym nie wiecie po prostu, że ktoś się szkoli na przykład w jakiś kierunku. Mogło być tak, że tutaj jakaś ostra wymiana zdań mogła być między członkami rodziny na przykład, lub w pracy również, między szefostwem na przykład. Ktoś mógł coś tutaj powiedzieć takiego, no może bulwersującego, może coś przykrego. Ktoś komuś coś mógł tu powiedzieć. Być może decyzje jakieś zostały podjęte, o których wy jeszcze nic nie wiecie. I to były decyzje nagłe, nagłe, gwałtowne, bym powiedziała. Jakieś także przemyślane, ale raczej przez osoby, które są na wyższych stanowiskach. Więc tutaj też mogły być jakieś na przykład rozmowy w różnych kwestiach, czy też, no mówię, jakieś takie decyzje podjęte. Po prostu mógł się ktoś tutaj z kimś również pokłócić. Jakieś szefostwo, na przykład kierownicy, ktoś z górą, tak? Czyli po prostu mogło pójść o jakieś różne sprawy, może o szkolnictwo, może o jakieś inne rzeczy w ogóle, ale mogło tak być faktycznie. No i w rodzinie mogą być też takie sytuacje, faktycznie pokłócenie się jakieś, ktoś czegoś nie widzi, nie dostrzega w rodzinie właśnie. No właśnie, jest to przed wami ukrywane z jakichś powodów, wy o tym nie wiecie. Ciekawe. Cześć. Witam, bliźnięta, w czytaniu czego nie wiesz, co jest przed tobą ukryte. Zobaczmy, o czym nie wiecie. Jeśli chodzi o zakres czasowy, to o jakiś okres czasu, to powiedzmy, że jest to do połowy lutego czytanie. Zobaczmy, w takim układzie, o czym nie wiecie. Cztery buławy. Trójka monet. Nie wiecie o tym, że zawiązała się jakaś współpraca, że ktoś z kimś się dogadał.
To może dotyczyć jakichś sytuacji bardzo stabilnych, czyli może dotyczyć pracy na przykład, że również może dotyczyć jakichś na przykład znajomych w rodziny i też ktoś z kimś się tutaj dogadał w jakichś kwestiach. Bardziej bym powiedziała, że chodzi o sprawy zawodowe, natomiast może dotyczyć również ta sytuacja właśnie jakiejś współpracy, dogadania się w jakichś kwestiach. No właśnie, na przykład być może ktoś się z kimś pogodził, może ktoś był skłócony tutaj w rodzinie wśród znajomych i ktoś się z kimś pogodził, ktoś się z kimś tutaj dogadał, będą realizowane razem jakieś projekty i wy o tym nie wiecie. Być może za waszymi, poza wami, poza waszymi plecami po prostu ktoś, znaczy za waszymi plecami w sumie, może ktoś się po prostu z kimś dogadał i tutaj nawiązały te osoby jakąś współpracę. Może jeżeli zastanawialiście się nad kupnem domu, budową domu, to ktoś może wam ten pomysł podkradł. Może chodzić o tą samą nieruchomość, na przykład o ruchomość, na przykład również o jakąś działkę może chodzić. I też ktoś z kimś się na przykład dogadał, no wy o tym nie wiecie, czyli za waszymi plecami, tak? Ktoś z kimś, czyli to mogą być jakieś też, na przykład, nie wiem, biuro nieruchomości z kimś innym, na przykład z jakimś kupującym, na przykład, tak, czy ze sprzedającym. Zależy o co chodzi, czego dotyczyć może sytuacja. A jeżeli mówimy o pracy, to tutaj też faktycznie może być, jeśli chodzi o stabilizację, być może jakieś zyski wypracowane, być może jakąś ogólnie sytuację, strategię firmy. I też tutaj ktoś się z kimś dogadał, jest jakaś współpraca pokazana, wy o tym nie wiecie. No dobrze, o czym jeszcze w takim układzie nie wiecie? Bliźnięta. Cztery puchary i trójka mieczy. Powiedziałabym o tym, nie wiecie o tym, że komuś jest przykro. Ktoś się od kogoś odwrócił, ktoś się z kimś być może pokłócił, ktoś kogoś być może zranił, być może ktoś kogoś zdradził. Wy o tym nie wiecie. Nie wiecie o tym, że ktoś to bardzo mocno przeżywa w sobie. Być może nie wiecie o tym, że ktoś z waszych na przykład znajomych, to mogą być też dzieci, rodzina, tak? Że po prostu ten ktoś. No właśnie, na przykład, no nie chciał być już z kimś w relacji i po prostu na przykład zakończył jakąś relację. Może tutaj była jakaś kłótnia, coś zostało powiedziane za dużo. No i o tym po prostu nie wiecie. Nie wiecie, że ktoś kogoś zranił, ktoś komuś wbił nóż w plecy, można powiedzieć, czy po prostu w serce. Ktoś tutaj po prostu cierpi, to widać. Być może ktoś zakończył jakąś relację, zdrada. Tu mogła też wchodzić w grę, tak jak powiedziałam. Także o tym nie wiecie. Bynajmniej ktoś przed wami to ukrywa. Może wśród znajomych. No ale takie sytuacje mogą być przed wami ukrywane. Dzień dobry, Raki. Witam Was w czytaniu, czego nie wiesz, co jest przed Tobą ukryte. Zobaczmy, o czym nie wiecie. Jeśli chodzi o zakres czasu, to jest to do połowy lutego. Zobaczmy, o czym nie wiecie. O czym nie wiecie, co jest przed Wami ukrywane. Trójka mieczy i pazik pucharów. No, powiedziałabym, że ktoś komuś dał kosza, ktoś kogoś zranił. Nie wiecie o tym, że ktoś być może z kimś się rozstał, coś fajnie się zapowiadało, jakiś fajny początek, ale niestety nic z tego nie będzie. Być może zostało coś tu powiedziane za dużo, być może po prostu okoliczności nie sprzyjały temu, by coś mogło się rozwijać. I tutaj jest pokazane, że po prostu coś się nie rozwija, coś zostało zakończone, przecięte, nie będzie. Z tego nic. Mówię o relacji, ale może chodzić o jakiś pomysł. I tak samo ten pomysł mógł zostać po prostu. No, po prostu ktoś
zrezygnował, na przykład zrezygnował pod wpływem kogoś innego, albo na przykład zrezygnował, bo nie widział potencjału w jakimś pomyśle. O tym nie wiecie. Może to był wasz pomysł, a na przykład przedstawiliście jakieś pomysły szefowi, czy waszemu, no tam komuś, kto jest nad wami, i po prostu ten ktoś wam nie powiedział tego, że no, ten pomysł mu się nie podoba, nic z tego nie będzie, nie będzie nic realizował w tym kierunku, nic nie będzie robił, ale wam o tym nie powiedział, tak? Ukrywa przed wami to. Bo po prostu coś, co mogło się rozwijać. Zaczęłam mówić o jakichś relacjach. To może być przyjaźń jakaś, która może gdzieś tam zaczęła początkować się, ale nic z tego nie będzie z jakichś powodów. Więc tutaj też, tak jak mówię, no. Coś po prostu tutaj zostanie, coś zostało zakończone. Ktoś nie podejmie jakichś kroków, jakichś decyzji w pewnych kwestiach, ale wy o tym nie wiecie. Dobrze, to jest ktoś przed wami to ukrywa. To może być w rodzinie po prostu, tak? Że ktoś się rozstał z kimś i też na razie no nie chcą może mówić na ten temat. Co jeszcze? Co jeszcze może być przed wami ukrywane? Zobaczmy. As buław i siedem buław. No, dużo związane właśnie z jakimiś pomysłami, słuchajcie, z jakimiś nowościami. Tu też jest kwestia tego właśnie, że coś mogło się zacząć i ktoś tutaj, no właśnie, będzie bronił. Czyli as buław, czyli jakiś początek czegoś. Była szansa czegoś, że coś się rozwinęło, coś się rozwijało, ale ktoś tak jakby może stopował tą decyzję tutaj, na przykład. Tu już może chodzić konkretnie o jakiś pomysł, faktycznie jakieś przedsięwzięcie, być może jakieś spotkanie. Ktoś chciał się z kimś spotkać, być może z wami na przykład, ale ktoś inny mógł to na przykład przystopować, zablokować, żeby tak nie było na przykład. Tu mogło być tak, że właśnie ktoś poddał jakiś fajny pomysł, coś miało się fajnego zadziać, coś takiego pełnego energii. No, na przykład ktoś postanowił, że będzie chodzić na siłownię, bo jest to dosyć takie właśnie. No i cieszył się z tego pomysłu, ale być może zmienił zdanie, tak? Pod wpływem być może innych osób, a być może zmienił zdanie, bo na przykład, no nie wiem, bo na przykład zamiast na siłownię będzie robił zupełnie coś innego, tak? Więc coś takiego może być tak. Że nie wiecie o tym, ale ktoś broni na przykład jakiegoś pomysłu. Może być też w tą stronę, że po prostu na przykład jeżeli ktoś chciał się z kimś spotkać, na przykład z wami, i ktoś inny mu odradzał to, więc ten ktoś się broni cały czas przed tymi ludźmi, którzy na przykład odradzają na przykład spotkanie z wami i chce to kontynuować, ale wy o tym nie wiecie, nie powie wam o tym. Nie powie wam o tym, że, no, że są osoby na przykład przeciwko wam, tak? Czy przeciwko waszemu pomysłowi na przykład. Czy coś mówię, fajnego się tu mogło zadziać, bo as buław to jest taka bardzo pozytywna energia, ale tak jakby ktoś właśnie być może ta osoba, która jest tu pokazana na siódemce buław, ona broni na przykład tego pomysłu, tej inicjatywy, na przykład tego spotkania, na przykład randki. Mimo iż jest jakiś nacisk od innych osób, żeby na przykład tego nie robić, że nie wiem, że są jakieś wytyczne, że to będzie zły pomysł, no w zależności od tego, co to może być, czego może dotyczyć. Więc po prostu tak jakby ktoś tutaj o tym nie wiecie, że ktoś być może próbuje przeforsować coś, co wam też na przykład się podobało, jakiś pomysł, tak? Albo jakiś innowacyjny pomysł, no, który wam się nie podobał, ale ktoś próbuje go mimo wszystko na przykład przeforsować, tak? Wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim, więc możecie o tym po prostu nie wiedzieć. Możecie nie wiedzieć o tym, że ktoś bardzo, bardzo chce się z wami spotkać, na przykład też. No i właśnie, mimo iż wszystko gdzieś tam chce pokazać mu, że nie, że żeby się nie spotykał z wami, to on i tak po prostu dąży do tego, żeby na przykład się spotkać, tak? I wbrew wszystkiemu i wszystkim chce. Także o tym nie wiecie. Dziękuję. Dzień dobry, Lwy. Witam Was w czytaniu, czego nie wiesz, co jest przed Tobą ukryte. W sumie przed Wami ukryte. Zobaczmy.
czego nie wiecie, co jest przed wami ukryte. A jeśli chodzi o zakres czasowy czytania, to umówmy się, że jest to do połowy lutego. No dobra, o czym nie wiecie? O czym nie wiecie, co jest przed wami ukryte? 9 monet i 7 pucharów. Może być tak, że ktoś ukrywa przed wami. To może być ktoś, kto. To może być osoba, której jest dobrze samej z sobą. Ona może nie mieć. Może być samotna. To może być jakiś taki singiel, powiedzmy, tak? Ogólnie osoba, która jest dobrze sytuowana, ma dobrą pracę, być może dobrze zarabia. I ta osoba. No, nie zdradzi wam swoich źródeł, bym powiedziała, na przykład dochodu. Nie podpowie wam, na przykład, ukrywa przed wami to, że ma wiele możliwości, że na przykład w jaki sposób inwestuje, w jaki sposób zarabia, że być może ma fajne pomysły na biznes, ale nie zdradzi ich. Może być tak, że po prostu ta osoba. Po prostu nie chcę wam tego powiedzieć, nie chcę wam zdradzić tych swoich możliwości, tak? A może być też tak, że po prostu ten ktoś po prostu udaje, tak naprawdę, udaje, że żyje w takim świecie fantazji i mówi dużo rzeczy, opowiada bardzo dużo, ale to nie jest prawda. Czyli może koło was być taka osoba po prostu. I ona ukrywa to, że tak naprawdę, no właśnie, że tak naprawdę to, co mówi, jest nieprawdą, czy jakąś fantazją jej wyobrażeniami, ale ona wam opowiada po prostu o tym, tak? I wy słuchacie, ona się wam zwierza, opowiada to tak, jakby to była prawda, wszystko, ale to nie jest prawda. To jest gdzieś po prostu bujanie. W świecie marzeń, fantazji. No dobra, a zobaczmy, czego jeszcze nie wiecie, co jest jeszcze ukrywane. Paś mieczy i karta śmierci. No, powiedziałabym, że nie wiecie, że coś się zakończyło. Nie wiecie o tym, że być może ktoś na przykład. To może być ktoś młodszy od was, że w jego życiu, w życiu tej osoby coś się zakończyło, jakiś etap. Być może ta osoba kogoś straciła, być może ta osoba się z kimś rozstała. No właśnie, przychodzi taki trudny być może okres transformacji, zmian w swoim życiu, ale nie mówię o tym. On w ogóle nie zwierza się z tego, ta osoba. Czyli. Może być też tak, że jakiś pomysł. Być może ktoś miał zamiar iść na jakiś kurs, nie pójdzie. Być może ktoś, no właśnie, coś tutaj z edukacją miał wspólnego, ale tak jakby zakończył to. Może po prostu ktoś zakończy studia, nie będzie kontynuował ich. Może ktoś zakończy jakieś kursy szkolenia i też ich nie będzie kontynuował. Być może jakieś informacje do was nie dotrą, które. Powinny dotrzeć, które miałyby jakiś wpływ na to, że podejmiecie jakieś decyzje i te wiadomości, informacje nie dojdą. To może być tak, że jakiś pomysł po prostu zostanie zmieniony, no może chodzi o w pracy, o jakieś przedsięwzięcie zostanie albo zakończone, albo zmienione w jakiś sposób. Trzeba będzie dokonać jakichś korekt, zmian. A więc też o tym jeszcze nie wiecie. Nie wiecie, że coś, być może coś, do czego przywiązywaliście wagę, jakaś sytuacja, sprawa, jakieś przedsięwzięcie, być może jakiś klient, no to ta na przykład współpraca się zakończy. Czy to przedsięwzięcie też nie będzie miało sensu, albo po prostu zostanie coś zmienione, wprowadzone coś innego, nowego. Ktoś tu podejmie takie decyzje, że wprowadza jakieś nowe rzeczy, nowe pomysły, powiedzmy, tak? Też o tym jeszcze nie wiecie. No, także takie sytuacje mogą mieć miejsce. Dziękuję. Dzień dobry panny, witam was w czytaniu Czego nie wiesz, co jest przed tobą ukryte.
Zobaczmy. Jeśli chodzi o zakres czasowy, to tak do połowy lutego. Zobaczmy, o czym nie wiecie, czego nie wiecie, o co ktoś przed wami ukrywa. No zobaczmy, panny. Umiarkowanie. I wisielec. Mocna energia obydwu kart. Czyli może to być coś ważnego, bardzo dla was. Słuchajcie, może być taka sytuacja, że po prostu ktoś tutaj, ktoś ukrywa na przykład jakiś urlop przed wami, że ma zamiar gdzieś wyjechać. Być może chodzi na spa, na jakieś masaże relaksacyjne, na jakiś odpoczynek i też przed wami to będzie ukrywać. Może chodzić o to, że po prostu ktoś mówił o jakimś wyjeździe gdzieś, o jakimś odpoczynku i po prostu to jak gdyby zostanie zawieszone, tak? Czyli wcale się nie, na przykład nie uda się ten urlop, nie uda się ten wypoczynek, nie uda się ten masaż na przykład, tak? I ktoś przed wami to ukrywa. Może być tak, że po prostu ktoś wam nie mówi do końca prawdy, jeśli chodzi o na przykład jakieś dni wolne, jeśli chodzi o pracę. Czyli na przykład tak naprawdę nie wiecie, kiedy ktoś ukrywa. Ktoś ukrywa, kiedy chciałby iść na urlop, kiedy chciałby właśnie wziąć sobie wolne. Dlaczego to ukrywa? Nie wiem. Musi mieć jakieś swoje powody. W każdym razie nie chcę wam tego zdradzić. Może być taka sytuacja. Może być tak, że po prostu, no właśnie, już ktoś wie, że wasz urlop, wasz wypoczynek, no niestety, ale nie będzie mógł się odbyć wtedy, kiedy wam pasuje. Czy jakaś właśnie, powiedzmy, no ogólnie odpoczynek, czyli na przykład nawet i urlop już wakacyjny. Wyście sobie na przykład stworzyli, powiedzieliście kiedy na przykład szefowi, kiedy chcecie iść na urlop, wakacje, kiedy będziecie mieć wyjazd i tak jakby tutaj ktoś ukrywał przed wami to, że to nie wypali, że po prostu to się nie uda, tak? Że nie pójdziecie w tym czasie, tylko w innym, ale nie chcę wam tego powiedzieć na razie. Coś może być w ten sposób. Zobaczmy, co jeszcze. Co jeszcze? Paź monet i 10 kielichów. No, powiedziałam, że ktoś tu ukrywa przed wami być może jakąś relację. Może ukrywać jakąś relację z młodszą osobą. No właśnie, może ukrywa, bo ta osoba jest młodsza, po prostu. Przed rodziną. Może być tak, a ta osoba jest z tego bardzo szczęśliwa, tak, z tej relacji, natomiast nie chcę, byście się o tym dowiedzieli. Może być tak, że po prostu ktoś tutaj ukrywa na przykład kierunek jakiegoś kursu, jaki chciałby robić, czy na przykład jaki chciałby jakiegoś szkolenia, w którym miałby brać udział i też tutaj jest to ukrywane. Tu może chodzić o jakąś. Tu może chodzić też o to, że po prostu jakiś pomysł ktoś ma, na przykład dotyczący rodziny, dotyczący na przykład sytuacji w rodzinie, na przykład waszej również, a może ogólnie po prostu waszej rodziny, może waszej relacji, waszego związku. I ten pomysł może dotyczyć tutaj, może być związany no, z pieniędzmi, czyli takiej stabilizacji finansowej. Ktoś ukrywa przed wami coś takiego, a może być może ktoś inwestuje po prostu pieniądze i nie chce, byście się dowiedzieli o tym. Może być po prostu tak, że ktoś tutaj właśnie, no mówię, jakiś może nowy pomysł. Może nie dotyczyć wcale pieniędzy. Ogólnie może dotyczyć po prostu czegoś. Może rodziny, czegoś. Na pewno jest związany z rodziną. Nie chcę, żebyście się dowiedzieli o czymś w rodzinie. O czymś nowym. O czymś, może dotyczyć to też dziecka. Jakaś sytuacja, sprawa. Też ktoś nie chce, byście wiedzieli o tym. Może dotyczyć, no właśnie, rozbudowy waszej rodziny, tak bym powiedziała, że po prostu
właśnie dojdzie do was nowy członek rodziny na przykład i też ktoś nie chce, żebyście o tym wiedzieli. Być może jeszcze, na razie, tak? Właśnie, ale jest to ukrywane z jakichś powodów. Ciekawe. Dziękuję. Dzień dobry, Wagi. Witam was w czytaniu, czego nie wiesz, co jest przed tobą ukryte. Zobaczmy, jeśli chodzi o zakres czasowy, to powiedzmy, że jest to do połowy lutego. Zobaczmy, o czym nie wiecie. Co jest przed wami ukrywane? Czego nie wiecie? Karta diabła i króla monet. Karta diabła i króla monet. Ok. Jeśli chodzi o te dwie karty, czego nie wiecie? Możecie nie wiedzieć o jakichś ryzykownych planach, powiedziałabym bardziej finansowych, w waszej firmie, przedsiębiorstwie. Być może ktoś podjął jakieś decyzje, które są bardzo ryzykowne. Tak mi przyszło do głowy, może wejścia na giełdę na przykład, może zainwestowania właśnie pieniędzy w jakieś akcje. Może ktoś właśnie tutaj ryzykuje pieniędzmi w firmie. Może być tak, że w rodzinie ktoś podjął decyzję, może wasz partner na przykład i po prostu może ogólnie jakiś przyjaciel, może ktoś w rodzinie. Może być też związek z hazardem, tak? Może być tak, że ktoś został po prostu namówiony przez kogoś do jakichś inwestycji, które mogą się okazać niewypałem lub się już okazały niewypałem. Być może ktoś może mieć problem z hazardem, z łatwym wydawaniem pieniędzy, czyli ktoś może być zakupoholikiem na przykład. Może mieć z tym problem po prostu, żeby te pieniądze zostawić przy sobie, tak? Może być tak, że po prostu ktoś wydaje pieniądze na jakąś relację, no, na jakąś relację trójkątną na przykład, tak? Więc jest tutaj duża pokusa, jeśli chodzi o pieniądze, bym powiedziała, o takie decyzje właśnie strategiczne, zarządzanie. Stąd pierwsza moja myśl była a propos pracy, ale nie musi to dotyczyć pracy. Wy o tym nie wiecie. A może być tak, że faktycznie ktoś tutaj, no nie mówię, że jakieś pieniądze kradnie z firmy, choć też powiem szczerze, że karty mogą to sugerować. Natomiast wy o tym nie wiecie po prostu. To jest przed wami ukrywane. Może płynność firmy na przykład jest kiepska z jakichś powodów, ale no jest to ukrywane przed pracownikami, tak? Na przykład z jakichś powodów być może szykuje się jakaś no, restrukturyzacja etatów na przykład, tak? W związku z tym, że nie ma tej płynności finansowej, nie wiem, trzeba będzie kogoś zwolnić. Na przykład. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne oczywiście. I no właśnie, to mogą być takie sytuacje, po prostu, kiedy w łatwy sposób traci się pieniądze, czyli tak jak mówiłam, hazard na kogoś, jakieś tutaj wymuszenie, płacenie komuś za nic, po prostu ktoś chce pokazać, że ma, mimo iż nie ma, ale to co ma, to po prostu na przykład gdzieś tam chce pokazać po prostu przed kimś na przykład, że go stać na wszystko, a to jest nieprawda, ale gdzieś tam pokazuje i też traci na tym. Więc no, takie nieciekawe aspekty związane właśnie głównie z finansami, bym powiedziała. O tym nie wiecie. Zobaczmy, co jeszcze? O czym jeszcze możecie nie wiedzieć? Rydwan i siła. No, być może ktoś będzie jechał w jakąś podróż. W jakąś podróż się będzie wybierał, mimo iż ma jakieś obawy dotyczące tej podróży, czy ma obawy dotyczące w ogóle no, tego miejsca, gdzie pojedzie. No, może tak być. Możecie nie wiedzieć o jakimś romansie też tutaj. No właśnie. Może być tak, że nie wiecie o tym, że czy ktoś ukrywa przed wami, tak? Na przykład taką sytuację, że po prostu udało mu się osiągnąć sukces. Coś wywalczył, na przykład
pracy. Ktoś być może wywalczył podwyżkę, ale nie będzie się tym chwalił. Ktoś być może wywalczył lepsze stanowisko, ale też no, nie będzie tego mówił głośno i wy o tym nie wiecie, tak? Może być tak, że ktoś po prostu udało się komuś na no, jakieś pomysły swoje przeforsować i też o tym nie mówi, więc też to ukrywa po prostu przed wami. Wy o tym nie wiecie. Więc mogą to być takie właśnie sytuacje. No, też tak, dosyć ciekawie. W ogóle karta Rydwanu i karta Siły to są dwie karty dużych arkan, więc tak jakby to też mogło być bardzo istotne, na przykład dla was. To bardziej niż poprzednia nawet sytuacja. Natomiast wiadomo, że jest to czytanie ogólne, nie muszą te dwie sytuacje dotyczyć was. Po części może być zupełnie inna sytuacja, ale gdzieś w tym kontekście może ona być, tak? Takie są energie po prostu. Także tak się to pokazuje. Także dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzień dobry, Skorpiony. Witam was w czytaniu Czego nie wiesz? Co jest przed tobą ukryte? Zobaczmy w takim układzie, o czym nie wiecie. Co ktoś przed wami ukrywa? Jeśli chodzi o zakres czasowy, to tak do połowy lutego, powiedzmy, tak? Później możecie się dowiedzieć tych rzeczy. Zobaczymy. Więc jakie są energie? O czym nie wiecie? No, diabeł. Diabeł, waga też miała diabła. I rycerz pucharów. No to powiem wam tak, nie wiecie o tym, że po prostu ktoś może mieć złe zamiary w stosunku do was. Możecie nie wiedzieć o tym, że po prostu, no właśnie, wam się wydaje, że ktoś do was podchodzi przyjacielsko, na przykład jakiś przyjaciel się pojawia i no, zaprasza was na jakieś spotkanie, ale tak naprawdę będzie miał inną intencję tego spotkania. Może ktoś was chcieć wykorzystać. Ktoś może chcieć was namówić na coś, co jest bardzo kuszące, ale no, może przynieść konsekwencje, które będą bardzo trudne. Może być tak, że po prostu pojawi się ktoś, kim wy będziecie zainteresowani. To może być taka osoba, która będzie się wydawała drugą połówką, ale no mówię, wy będziecie myśleć po prostu o nim, na przykład, że to jest partner na całe życie, że może by zbudować rodzinę z tą osobą albo no, jakąś relację na razie, jakąś przyjaźń powiedzmy, a ta osoba zupełnie będzie miała coś innego w głowie, jeśli chodzi o was. Może myśleć po prostu, tak jak mówiłam tu, na przykład o wykorzystaniu was, na przykład finansowym. Może mówić tutaj o wykorzystaniu no, tego słowa znaczeniu po prostu. Może być tak, że po prostu ktoś będzie chciał was namówić, na przykład do inwestowania pieniędzy jakichś gdzieś, do hazardu, do jakichś nałogów. Więc no uważajcie, w sumie wy o tym nie wiecie, tak? Ale uważajcie, jeżeli taka osoba się pojawi gdzieś wokół was, powiedzmy właśnie tak do połowy lutego, sobie zaznaczyliśmy ten czas, to po prostu uważajcie na nią, bo może mieć złe intencje, po prostu. W pracy też może być, jak ktoś, kto udaje przyjaciela, przyjaciółkę, chce wam pomóc, tutaj niby was zaprasza na kawę, tak, bo chce wam pomagać po godzinach na przykład i tak dalej, ale moje intencje mogą być tej osoby zupełnie inne, czyli na przykład jak zrobić, żebyście nie dostali awansu, ażeby ta osoba dostała, czyli może myśleć tak egoistycznie bardzo o sobie. Choć myślę, że bardziej to może dotyczyć jednak spraw uczuciowych, bo jest to coś kuszącego. I tu w ten sposób ta osoba może próbować was zainteresować sobą. No dobrze, a zobaczmy, co jeszcze mogłoby być. Karta gwiazdy. Karta gwiazdy. I 8 kielichów.
Jeśli chodzi o kartę gwiazdy i 8 kielichów, to może być tak, że po prostu zrezygnujecie z jakichś marzeń. Ktoś zrezygnuje z marzeń, wy o tym nie wiecie, tak? Bo to jest ukryte, więc mówię. Może być tak, że po prostu ktoś wam będzie opowiadał o właśnie jakichś swoich planach, o jakichś celach, jakie chciałby zdobyć, na przykład, albo nawet w pracy jakieś po prostu, na przykład podpisanie umów, zleceń, ale tak naprawdę to odejdzie od tego, czyli wcale tego nie zrealizuje, nie zrobi z różnych powodów. Może po prostu. Może tak być, że ktoś wam naobiecywał też różnych rzeczy, ale no, wy się cieszycie, że na przykład, nie wiem, awans, że dostaniecie awans, jakąś podwyżkę na przykład, ktoś wam obiecał, wy się cieszycie, no bo na to czekaliście, a po prostu a nic z tego nie będzie, na przykład ktoś zrezygnuje, bo na przykład, nie wiem, bo nie będzie pieniędzy na przykład na tą podwyżkę, tak, albo komuś innemu, tak, ktoś inny awans na przykład, tak, i nie wam. Więc może być tak, że po prostu nie wiecie o tym. Nie wiecie o tym. Może być tak, że ktoś wam też mówił miłe słowa, mówi miłe słowa na przykład, jeżeli spotkacie się z czymś takim, ale tak naprawdę może tak nie myśleć, więc też tu może być taka próba, no, niby z jednej strony oczarowania was, ale z drugiej strony tak naprawdę ta osoba nie wie, o co jej chodzi. Powiedziałabym, że rezygnuje, tak? Może być tak, że pojawia się ktoś, kto, no właśnie, kto wydaje się być takim spełnieniem marzeń, ale jednak rezygnuje z tych marzeń, tak? Rezygnuje na przykład, no, z kontaktu z wami czy ze spotkania na przykład, ale wy o tym nie wiecie. To nie musi dotyczyć was, to może dotyczyć kogoś bliskiego, kogoś znajomego, kogoś z rodziny też, że po prostu komuś tutaj obiecano, ale ktoś, skoro karty to pokazują, to ktoś, z kim jesteście blisko, bo wy o tym nie wiecie. Więc mogła taka sytuacja mieć miejsce też. Tak samo jak tutaj wcześniej też, że po prostu pojawił się ktoś, kto kogoś wkręca w coś, tak? Ktoś, kto kogoś wykorzystuje, nie musicie to być wy. Także to może być tak samo tutaj, że po prostu wy o tym nie wiecie, więc to może być tak, że tutaj też. No właśnie, wiedzieliście na przykład o tym, że ktoś komuś coś obiecywał, a tak naprawdę nic z tego nie wyszło, ale ten ktoś się nie przyznaje do tego. Może dalej gra i mówi, że dalej jest tak fajnie, ale wcale nie jest. Tak samo tu w relacji może być tak, że po prostu też pojawił się ktoś i u kogoś w życiu właśnie osoby ważnej dla was. No i tak jak mówię, próbuję troszeczkę tu zmanipulować tą sytuacją, tą osobą, bo o tym nie wiecie, lub już, prawda, zmanipulował. Ta osoba wie o tym, że na przykład to jest osoba, która chce ją wykorzystać, ale też nie zrobi nic w tym kierunku na przykład. W każdym razie wy o tym nie wiecie, wam nikt o tym nie powiedział, więc to jest na tej zasadzie. Dziękuję. Witam, strzelce, w czytaniu. Czego nie wiesz, co jest przed tobą ukryte? Zobaczmy. Jeśli chodzi o zakres czasu, to do połowy lutego. I zobaczmy, o czym nie wiecie. Kto co ukrywa jest przed wami? Czy ukrywa przed wami pewne sytuacje, rzeczy? Zobaczmy. Trójka pucharów i czwórka pucharów. Mam wrażenie, że ktoś ukrywa przed wami to, że pokazuje, że się z czegoś cieszy, ale tak naprawdę wcale nie jest zadowolony. Być może ktoś, no właśnie, ukrywa takie prawdziwe intencje, w sensie takim, że może być tak, że na co dzień się cieszy z wami, na przykład w pracy, że jest fajnie, fajna atmosfera, że na przykład super, ale tak naprawdę wcale mu się to nie podoba. Może być tak, że cieszy się z wami na przykład jakimś waszym na przykład szczęściem, waszą radością, na przykład tym, że dostaliście awans. I cieszy się z wami ten ktoś, ale tak naprawdę wcale się nie cieszy. Więc tak jakby ktoś ukrywał prawdziwe właśnie intencje przed wami. Czyli bierze udział na przykład w jakichś zabawach, w jakimś towarzystwie na przykład.
A no jest fajnie, bawicie się, rozmawiacie na różne tematy, ale tej osobie wcale nie podoba się towarzystwo, czy wśród na przykład rodziny, jakieś spotkanie rodzinne, gdzie jest dużo osób, dużo rozmów. No właśnie, ale ta osoba ukrywa, że się dobrze bawi na przykład. Może tutaj też być kwestia alkoholu. Ktoś może ukrywać to, że ma z tym problem, że ma problem po prostu z alkoholem. Więc też może być taka sytuacja. Zobaczmy, co jeszcze. Co jeszcze jest? O czym nie wiecie jeszcze? O czym nie wiecie? Osiem mieczy i paź mieczy. No, powiedziałabym, że nie wiecie o tym, że na przykład jakiś pomysł został zablokowany. Że ktoś nie przyjmuje na przykład do wiadomości jakichś informacji, jakichś nowości, jakiegoś projektu. Tak jakby odrzucał to od siebie. Nie chciał zaakceptować na przykład pewnych sytuacji. Ktoś może nie chcieć zaakceptować na przykład kierunku studiów, czy nie tyle kierunku studiów, co jakiegoś kursu. I to ukrywa przed wami. Może być tak, że po prostu w pracy, bo miecze są takie intelektualne, jakieś decyzje. Więc tutaj też może być jakaś decyzja i ktoś nie przyjmuje do wiadomości. No właśnie, mogła być jakaś rozmowa, gdzie zapadły jakieś decyzje. Rozmówiliście się z kimś i ktoś, no okej, zgodził się, ale wcale tego do wiadomości nie przyjął. I ukrywa to przed wami. Więc ktoś na coś się nie zgadza, to może dotyczyć dziecka, edukacji dziecka na przykład, lub ogólnie może dotyczyć dziecka. Ktoś tutaj też, mam wrażenie, jest zamknięty na jakąś być może, no właśnie, relację z kimś młodszym i też nie mówi o tym. Na przykład wypowiada się o tej osobie bardzo dobrze w waszym towarzystwie, mówi, że wszystko jest ok, ale tak naprawdę nie jest ok. Może być tak, że ktoś właśnie zastanawia się w ogóle nad jakąś relacją. Wam może mówić, że jest wszystko dobrze, ale wcale nie jest tak. Karty pokazują, że wcale tak nie jest dobrze, że ktoś nie jest tutaj podatny na negocjacje, nie chce w ogóle słyszeć innego zdania, czyli no, ktoś tutaj ukrywa coś. Być może wy jakiś pomysł poddaliście i ktoś tego pomysłu nie zaakceptował, ale wam powiedział, że tak, wszystko jest okej, ale nie zgadza się na przykład z wami. W jakichś pomysłach, być może chodzi o dzieci, o wychowanie dzieci na przykład. I tutaj ktoś jest zamknięty na te negocjacje, ktoś jest zamknięty na te pomysły i też o tym nie wiecie, że tak naprawdę nie zgadza się z wami w jakichś kwestiach. To może dotyczyć jakichś początków, może jakiegoś biznesu, gdzieś. Jakiś początek sam biznesu, czyli jakaś propozycja, może jakiegoś klienta, jakiejś usługi nowej i też ktoś jest zamknięty na to, ale wam o tym nie mówi. Może być wasz pomysł, a ktoś tutaj zamknięty jest na ten pomysł. Może wasz na przykład jakiś współpracownik czy osoba, z którą prowadzicie biznesy. Też może tak być, że jest zamknięta na jakieś tutaj negocjacje, na jakieś warunki. Na jakieś ugody na przykład też, ale o tym nie wiecie. Dziękuję. Dzień dobry, witam koziorożce w czytaniu Czego nie wiesz, co jest przed tobą ukryte. Zobaczmy, jeśli chodzi o przedział czasowy, to do połowy lutego. O czym nie wiecie? Co jest przed wami ukryte? Jaka sytuacja? To jest królowa monet. Dobrze, królowa monet. I dwójeczka mieczy. Nie wiecie o tym, że ktoś nie podjął jakiejś decyzji. Jakieś decyzje nie zostały podjęte dotyczące być może pracy, finansów. Być może ktoś powiedział, że był na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej i rozmawiał z szefem jakimś tam na tej rozmowie. Ale wcale nie.
Może się okazać, że wcale nie był na tej rozmowie. Może być tak, że jesteście zamknięci, że ktoś jest zamknięty właśnie na jakieś właśnie sprawy związane z finansami. Tutaj też może chodzić o waszą matkę, że jest po prostu, no właśnie, jest na coś zamknięta. Nie chce o czymś rozmawiać. Nie chcę o czymś mówić, nie chcę podejmować jakichś decyzji, ale wy o tym nie wiecie. Być może no, ma jakieś tam swoje sprawy, tak? Tak samo może chodzić o szefową, na przykład jak w waszej firmie. Też może tak być, że po prostu są jakieś decyzje do podjęcia i nie zostały podjęte. Wam może powiedziała, że tak, wszystko jest podjęte, wszystko już zostało, na przykład podpisane, jakieś umowy zostały, a wcale jeszcze nie zostały podpisane. Więc no, mogą być tutaj takie sytuacje, kiedy, no właśnie, ogólnie rzecz biorąc, jakaś sytuacja, która jeszcze się nie rozwiązała, ale ktoś może wam mydlić oczy, że tak już jest. Może dotyczyć to, tak jak mówiłam, finansów, może zarobków, może jakieś nagrody, rozmowy z szefową. Może ktoś był ze znajomych waszych, rozmawiał z szefową o na przykład o jakimś awansie i o jakichś projektach i powie wam, że wszystko zostało zaakceptowane, ale nie. Karty pokazują, że nie. Jest impas. Nikt nie podjął decyzji żadnych, ale wy o tym nie wiecie. Nie zostały podjęte jakieś decyzje po prostu w pracy dotyczące pieniędzy, być może podwyżek, nagród, awansów, a może z klientami nie zostały jeszcze podpisane jakieś umowy. No, coś tutaj takiego jest, ale wy o tym oczywiście nie wiecie. Co jeszcze może być? Co jeszcze? Muszę wziąć tutaj drugą kartkę. Karta umiarkowania. I co jeszcze? I rycerz pucharów. Przepraszam Was, ale nie mogę niektórych kart odkrywać, bo YouTube blokuje pewne rzeczy i dlatego zasłaniam. No niestety, piękne karty, ale niektórych nie mogę pokazać. Umiarkowanie i rycerz pucharów. Może chodzić o to, że ktoś ukrywa przed wami jakąś podróż. Podróż z kimś, kto jest, kto może być drugą połówką dla tej osoby na przykład. To może być ukrywanie na przykład jakiegoś miłego spędzania czasu z kimś. Czyli na przykład gdzieś w spa, że ktoś kogoś zaprosił gdzieś, ktoś wam o tym nie mówi. Być może ta osoba, ten rycerz pucharów, to jest ktoś, kto z wami na przykład mógł się chcieć spotykać, a spotyka się z kimś innym i ktoś wam o tym nie mówi. Może ktoś dostał zaproszenie od kogoś, kogo wy też no, darzyliście większą sympatią i na przykład gdzieś się wybiera na jakiś wyjazd spa, na jakieś masaże, na jakiś relaksacyjny, ogólnie rzecz biorąc, wyjazd, urlop i o tym wam nie powie. Być może ogólnie rzecz biorąc, ktoś gdzieś będzie się wybierał, spędzić miło czas, ale z jakichś powodów wam też o tym nie powie. Może chodzi o zwykły urlop w pracy. Też, no właśnie, z jakichś powodów wam tego nie ujawnia. Może być tak, że na przykład no, ktoś nie opowiada o tym, że w jego relacji jest no, tak ogólnie spokojnie. Więc może ktoś wam mówić, że na przykład jego relacja jest rewelacyjna, fantastyczna, że codziennie spędzają gdzieś na przykład romantyczne kolacje, gdzieś wyjeżdżają i w ogóle, co nie musi być prawdą, po prostu tylko tak ta osoba mówi. Karta umiarkowanie mówi o tym, że jest dobrze, jest spokojnie, więc po prostu o tej relacji spokojnej ktoś po prostu nie mówi. Może mówić zupełnie coś innego. Ukrywa to przed wami na przykład z jakichś powodów, tak? No więc tak właśnie przedstawiają się te energie. Dziękuję. Dzień dobry, wodniki. Witam was w czytaniu Czego nie wiesz?
co jest ukryte. Zobaczmy, czego nie wiecie, co jest ukryte. Zakres czasu to do połowy lutego. Zobaczmy, czego nie wiecie, co jest ukryte. Rycerz monet i dziewięć mieczy. Nie wiecie o tym, lub ktoś nie chce wam powiedzieć o tym, że bardzo coś przeżywa. Że coś go męczy, dręczy, że po nocach nie może spać, tak? Czyli to może dotyczyć, no właśnie, może dotyczyć jakiegoś mężczyzny. I tu ktoś wam nie mówi, może mówić, że a, że tak, że, bo na przykład ktoś się rozstał i mówi wam, że a, że już się z tym pogodził. No nie, cały czas gdzieś myśli o tej osobie. Może być tak, że po prostu ktoś, no nie może, ktoś wam nie mówi o swoich problemach dotyczących po prostu tego, że na przykład jakąś firmę, tak, miał, ma i no właśnie, nic się nie dzieje w tej firmie. Przygotowuje się na razie do jakichś klientów, do usług, ale no, nie może się pochwalić działaniem, nie może się pochwalić jakimś przypływem zysków, czy też właśnie no, jakichś takich profitów finansowych, czy klientów. Nie ma tylko przypływu tych klientów. Po prostu na razie ta działalność jest taka bez ruchu, bym powiedziała. Po prostu wszystko stoi, nie ma jakiegoś właśnie tego zysku i to trapi tą osobę strasznie. Nie daje jej to spokoju po prostu. I ona no, nie chce wam może zawracać głowy swoimi problemami, tak? I dlatego wam o tym nie mówi, ale bardzo przeżywa to. Może chodzić o jakieś, no głównie może chodzić o finansowe sprawy, więc tutaj też może chodzić o różnego rodzaju kwestie, być może związane z pracą, a może ogólnie z pieniędzmi, z finansami, z wydatkami. Może ktoś ma straszne wydatki i tutaj też nie dają mu one po prostu spokoju. Cały czas myśli, jak tutaj dopiąć, spiąć kilka rzeczy na raz, jak zapłacić jakieś raty być może i też wam o tym nie mówi, tak? Robi dobrą minę do złej gry. Ukrywa przed wami pewne właśnie jakieś takie rzeczy właśnie finansowe. No dobra, a zobaczmy, co jeszcze może być. Piątka pucharów i karta głupca. Ktoś wam może jeszcze nie mówić, czy też ukrywać przed wami taką rzecz, że ja bym powiedziała, że nie potrafi. Nie potrafi pogodzić się z przeszłością, nie potrafi o czymś, o kimś zapomnieć, być może o jakiejś sytuacji i nie potrafi iść do przodu. Więc być może właśnie o tym wam nie chce mówić ta osoba. Może ukrywa ten fakt. Może być tak, że po prostu gdzieś tam cały czas tkwi w przeszłości. No, przeżywa. Bardzo coś przeżywa. Jakąś przeszłą sytuację, która miała miejsce lub osobę jakąś. I nie chce w ogóle patrzeć przed siebie. Nie chce iść w przyszłość. Nie chce realizować swoich marzeń, nie chce gdzieś po prostu, no cały czas tkwi w tej przeszłości, tak bym powiedziała. I wam może mówić, że nie, że jest okej, wszystko, że już tam na przykład zapomniała, że myśli o nowych relacjach, ale wcale tak nie jest. Może wam mówić, że myśli o jakichś nowych początkach, o być może biznes jakiś na przykład się tu nie udał też i myśli cały czas ta osoba o tych błędach swoich, na przykład jakie popełniła lub nie popełniła błędów, ale z jakichś powodów, dlaczego to nie wyszło, tak? Natomiast nie chce iść dalej, ale wam mówi, że tak, że już spoko, pogodziła się z tą stratą i że planuje myśli o jakimś nowym przedsięwzięciu. Nie, to nieprawda. Ta osoba się nie pogodziła jeszcze z przeszłością i wcale nie zamierza na razie iść do przodu, tak? Czyli nie myśli jeszcze o jakichś swoich biznesach, przedsięwzięciach, ale ukrywa to przed wami. Może mówić zupełnie coś innego, a jednak ukrywać właśnie to. No, ciekawe, bardzo ciekawe. Dziękuję.
Dzień dobry, rybki. Witam Was w czytaniu Czego nie wiesz, co jest przed Tobą ukryte. Zobaczmy. W takim układzie, czego nie wiecie. Jeśli chodzi o zakres czasowy, to umówmy się, że jest to do połowy lutego. Dobrze, zobaczmy, o czym nie wiecie. Pustelnik. I karta głupca, dwie duże arkana, co oznacza, że może to być bardzo ważne. Czego nie wiecie? No, nie wiecie, że ktoś, powiedziałabym, coś zakończył. Na przykład, że ktoś zaczął coś nowego, czyli zakończył życie w samotności, a rozpoczął coś nowego, czyli może poznał kogoś. Na razie o tym nie mówi, może nie chce zapeszyć, po prostu, że ktoś jak gdyby wyszedł z samotności i zaczął coś nowego, tak? Czyli poszedł w jakiś pomysł, że ktoś. No właśnie, coś zmienił w swoim życiu. Nie mówi tego na razie, bo jest to dopiero początek. Coś zaczął, jakieś plany, jakieś przedsięwzięcia. Być może coś już sobie tutaj organizuje, coś już działa w tej kwestii. Być może poznał ktoś kogoś, tak? I wychodzi ze stanu właśnie takiej pustki w stan, no właśnie, czegoś nowego. A więc to może być w ogóle, ktoś może zacząć w ogóle nowy etap życia. Że ktoś mógł przejść na emeryturę, a tutaj zaczynać właśnie nowy etap. Może nie powiedział Wam o tym, może na razie oczywiście może nie powiedział. Wy o tym nie wiecie. Także ktoś mógł tutaj kogoś poznać, ktoś mógł zacząć nową pracę, nowe przedsięwzięcia, może postanowił ktoś, że gdzieś wyjedzie, może na jakąś wycieczkę. Także mogą być takie właśnie sytuacje, ale wy o tym nie wiecie na razie. No dobrze, co jeszcze w takim układzie? Rycerz pucharów i dwójeczka buław. Możecie nie wiedzieć o tym, że ktoś, i to może być, no, może być wasza połówka. No, myślę jakiś plan, coś by chciał działać, iść gdzieś, rozwijać się. Co prawda jeszcze nie podejmuje takiej decyzji, ale tak jakby myślał, miał już obmyślony jakiś plan, schemat działania. Na przykład, jeżeli ktoś się wybiera do jakiejś pracy i tutaj wie już konkretnie co, być może już nawet rozmawiał, już złożył dokumenty, już wie, że został przyjęty, ale jeszcze się waha. Jeszcze się waha, czy iść, nie iść, czy jednak zmienić zdanie, nie zmienić zdania. W różnych kwestiach to może być. To może być coś, że na przykład ktoś coś tu zaproponował, nawet i wam, ale jeszcze nie do końca sam jest pewien. Ale wam mówi, że tak. No, na przykład propozycja jakiegoś wyjazdu. Dostaliście jakąś propozycję wyjazdu i po prostu tutaj ten ktoś jest pewien, że to będzie dobry pomysł. Natomiast tak naprawdę to sam nie wie jeszcze, czy to będzie dobry pomysł, ale wam tego nie powie. Wam mówi, że tak, że to będzie dobry pomysł, czy na przykład jakieś przedsięwzięcie, jakiś kontrakt, że to będzie dobry, ale sam nie jest do tego przekonany. Czyli tak jeszcze jakby chciał chwilę poczekać, żeby faktycznie samemu dojść do tego, że jest to na przykład dobry pomysł. Jeszcze mu brakuje jakby takiego przekonania, ale wam. Nie mówi wam o tym. Nie mówi wam ktoś po prostu o swojej niepewności. To może być właśnie ktoś, kogo poznacie, bo to jest rycerz pucharów, więc to może być jakiś mężczyzna, który pojawia się w waszym życiu, czy ktoś, kogo już znacie, z kim może jesteście. Jest czegoś niepewny i o tym wam nie mówi. Raczej przedstawia się jako osoba, no, raczej pewna, proponuje coś, ale. Może mówi wam o swoich uczuciach, ale no nie są, jest niepewna tych uczuć, tak bym powiedziała. Czy niepewna jest tego, co mówi, co robi. Niby chce, wam mówi, że chce, ale no właśnie, ale jest ogromna niepewność w tej osobie. Także takie energie się pojawiają. Dziękuję.